Zaczynamy odcineczek. Tranzyt cały zawalony. Popadało trochę w nocy. Popadało troszeczkę w nocy, no i widzę, że cały kurz z wodą poleciał. Braciak już opony zjechał. Co chwilę te opony wymienia. Trzeba będzie coś ruszyć z tym skuterem. Pokażę wam, jak chodzi on na tym całym dyfuzorze. Dyfuzorze do 4-suwa. No i będzie wymiana cylindra, niestety. Będziemy wymieniać cylinder z tłokiem od 70. Cylinder z tłokiem od 70 założymy. Ściągnę tutaj głowicę, bo tak czy inaczej chcę tutaj głowicę ściągnąć w tym silniku, żeby sprawdzić, jaka to jest w ogóle głowica, tak wam powiem. I, nie, i musimy ruszyć wreszcie z tym projektem tego skutera, bo to stoi i tylko mi się tu kurzy. Mianowicie tutaj poprawiać te spawy. Tutaj spawałem blaszkę, bo mi kawałek brakło rureczki. Będę musiał to wszystko poprawiać, to odciąć to całkowicie, wstawić tu coś mocnego i obspawać to lepiej wszystko, poodcinać. Tutaj raczej zrobię tak, jak mi mówiliście, wyprofiluję kawałek rurki, jeszcze wzmocnię tutaj, albo po prostu do dołu gdzieś tutaj zrobię takie dodatkową rureczkę gdzieś tu od dołu do tego, do rama, taką rureczkę, żeby zrobić tam jakiś schowek, coś w tym stylu. Jeszcze się namyślę, zobaczymy, jak znajdę jakiś kawałek złomu, żeby wzmocnić to ramo. I cóż, tak jak mówiłem, no będziemy robić tutaj z tyłu ten stelaż. Całe ramo pójdzie do piaskowania, albo po prostu wyczyszczę, wymalujemy. Stopki będę musiał dać gdzie indziej, bo doszłem do wniosku, że są w złym miejscu te stopki. One będą musiały być gdzieś tutaj nisko, niżej i bliżej, gdzieś, no nie wiem, gdzieś w tym miejscu będą musiały być stopki, bo w tym za bardzo nie pasuje. Za bardzo są z przodu, tak wam powiem. I będą musiały być gdzieś na tej wysokości. To zrobię tu ewentualnie coś do stopek. Tutaj szykuję głowicę do projektu. Z takim, jakby to można powiedzieć, prowizorycznym portingiem. WRC style porting. Uszczelniaczy nie mam na razie, to nie będę je wymieniał, bo to tak czy inaczej do testa. Cylinder 70 z tłokiem na wyższą kompresję pod głowicę 50, wycięcia są pod 50 tutaj. Będziemy testować. Mam tu jeszcze głowicę od Moretti zestawu z Moretti, tą co kupowałem w tym sklepiku, co wam mówiłem. Dobra, tu mam już przerobioną głowicę. Była 50. Podciąłem tutaj dookoła. Tego nie widać teraz, bo wszystko jest przeczyszczone, wypolerowane tak jakby trochę. Podciąłem tutaj deczko, bo to była głowica pod 50. I podciąłem tutaj tak po skosie na 70, żeby pasowało, nie? Na cylinder 70 jest podcięte, nie? I przepolerowałem to deczko, tak przynajmniej troszeczkę tylko, bo to nie spuszczałem się nad tym, bo to jest tylko do testów. Trzeba będzie tylko jeszcze zawory podocierać, tego już nawet nie będę pokazywał. Kanał tutaj jest wydechowy dość sporawy, jak na ten, więc nie będziemy więcej powiększać, bo to jest, nie ma sensu, spaliny uciekną. Ten kanał powiększyłem, żeby pasował do krótca od gaźnika, od kłada 110. Zrobiłem taki lekki porting WRC style, nie? No i tyle, no więcej nic nie powiem. Mam dwa rodzaje wałków. Wałek ostry z krótką krzywką. Z ostrą krzywką, to jest od 50. I mam ten od 80 ze zestawu Moretti. I tamten wałek jest taki ciekawy ze względu takiego, że wysokość krzywki jest taka sama, ale zawory są dłużej otwarte. No i tu mamy drugi silnik, ten silnik, co pierwszy miałem założony, pod jaklu widzicie. Co do tego silnika, to mam takie plany, że potestujemy na tym, co mam teraz w skuterze,
Na tamtym potestujemy różne rozwiązania, a potem zbudujemy silnik na bazie tego, bo ten jest naprawdę, ma nieduży przebieg ten silnik. To się, no mam komplet uszczelek i tego wszystkiego, więc więc cóż no, więc będziemy budować silnik, nie? Dopiero wtedy zbudujemy silnik na bazie, na tej budzie, nie? Bo tutaj łańcuszek i wszystko nie powyciągane, a tamten silnik już troszeczkę przeszedł. Już idziemy po tamten silnik, żebyście widzieli. Tutaj jeszcze podziękowania dla jednego z widzów, który dał mi tam propozycję, żeby podratować akumulator do kłada mojego, że wystarczy, żeby podpiąć się pod większy jakiś akumulator klemami i zostawić tak na dłuższy okres czasu. Zrobiłem tak i rzeczywiście to podziałało. Uratowałem jeden, drugi. Już dwa akumulatory uratowałem przez to. Więc bardzo dziękuję. Nie wpadłbym na to, tak wam szczerze powiem. Choć co, no ale na to bym nie wpadł. Tu się już naładował praktycznie, że prawie się naładował akumulator. Podpiąłem, nabiło tak do 11, potem tylko, że pewnie będzie pewnie teraz mieć mniejszą pojemność ten akumulator. Po prostu szybciej się będzie rozładowywał, ale ważne jest to, że udało się je uratować, tamtego starego i tego. Więc do mojego Kawasaki przynajmniej jakiś akumulator będę miał ten, a szkoda mi jest tego akumulatora. Spalimy tam tą maszynę. No i cóż, no, będziemy za chwileczkę palić, dolejemy trochę paliwka. Troszeczkę paliwka się doleje. Odpalę i pokażę wam, jak to chodzi, ten skuterek. Tak, żebyście mieli jakieś tu rozeznanie. Trzeba będzie to troszeczkę spróbować różnych rozwiązań tych tuningowych, żeby jakoś to wszystko jeździło. Normalnie masakra. Trochę przestaje, no ale nie ukrywajmy, burza jest. A miałem się jechać skuterem przejechać. Masakra. A few moments later. No i dobra, przystępujemy do ściągania głowicy i cylindra. Ja tu już się wziąłem za rozbieranie, ściąganie wydechu. Zanim ściągniemy górę, klucie sący. Od góry, zanim krócie ściągniemy, no to pasuje to wszystko dobrze wydmuchać, żeby tam nic nie wpadło. No i tyle, no. Ściągamy, patrzymy, jaka to głowica jest. No dobra, wydech ściągnięty. Nie ma. Więc naprawdę, powiem wam, że naprawdę lekki jest ten wydech. No to powiem wam, że ta 50, a to wcale takiej dużej różnicy nie było. Zobaczymy, jaki tu jest ogólnie cylinder w środku i głowica. Co to jest, 50 jakaś głowica z większymi kanałami? Czy tu jest głowica 80 z dużymi zaworami? Więc cóż, ściągam górę. Tego jeszcze nie będę nagrywał. Gaźnik z krótcem, a potem dopiero jedziemy z tematem. Ściągnąłem przy okazji ja jeszcze obudowę tutaj całą. No jak widzicie, nie wygląda to za ciekawie. Wszędzie tak jakby piachu pełno z olejem. Ale temu się za bardzo nie dziwię. A dlaczego? Mianowicie, no jak jest zwiększona pojemność, może odma nie wyrabiać i wydrzyzguje tutaj. Po prostu robi się za duże ciśnienie w silniku. Odma jest tylko tutaj u góry, taka malutka. No i może się za duże ciśnienie w silniku w środku robić, więc się nie dziwię, że tu mogą jakiekolwiek wycieki powstawać, bo wycieki są tutaj, wycieki są tutaj pod tym deklem, wycieki są tutaj gdzieś na łączeniach. Po prostu te ciśnienie gdzieś musi uciec, nie? Jak się pałuje na wyższych obrotach troszeczkę dłużej. Śrubeczek wam nie będę mówił, gdzie jakie są, bo to wszystko widać. Pierw ciągniemy dekiel. Cztery śruby.
zmienić część. Właśnie tamten silnik miał być. No bo będzie tamten silnik, na tym będę testował rozwiązania różne. O, i słyszę wyciągnięty. Dobra, ja na tym etapie muszę zapauzować i podniesiemy troszeczkę nóżki do góry, żeby mi się olej tutaj dołem nie wylał. Bo będzie tak, praktycznie poziom oleju jest na równo jak ściągnę cylinder, więc pasuje, żeby się mi tu oleju nie narozlewało. No i dobra, ściągnęliśmy, nie jestem zadowolony. Tłok jest wklęsły, czyli będzie raczej to będzie 50, jeszcze będę musiał pomierzyć, ale 50 to jest, znaczy 80. W ogóle tutaj nie widzę, żeby było gdzieś ścięte pod 80. Chyba że się mylę i nagar to tam, nagar to schował, bo nie widzę za bardzo ścięcia. No i cóż mogę powiedzieć, no. No, ale nagaru jest pełno. Cylinder, no znaki honowania zniknęły. Jest troszkę porysowany, ale też tragedii strasznej no nie ma. Ale głowica mi trochę rozczarowała, bo takie duże dziury były przeloty. Ale co z tego, jak małe kanały są i te spaliny tak szybko nie będą uciekać. Więc ten cylinder teoretycznie wtedy się nie dziwię, że nic, znaczy ten wydech to się nie dziwię, że nic nie daje, nie? Jak te spaliny nie mają jak uciekać. No i dobra, no. No cóż, no. Ściągamy zaraz tłoczka. Przynoszę głowiczkę, tamto co ja mam, przerobioną. Zakładamy tamtą. I tyle. I cylinder 70. Z wypukłym tłokiem. Będzie trochę większa kompresja. Teoretycznie. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, minęło troszeczkę czasu. Cóż, już założyłem, wyczyściłem ogólnie tutaj wszystko pod spodem, pod uszczelkę, założyłem to wszystko na nowej uszczelce, cylinder jest założony 70, troszeczkę go przepolerował, żeby sprawdzić, czy w ogóle to cokolwiek będzie dawać. I cóż tu więcej mogę dodać, no. Głowicę też zmodyfikowałem troszeczkę, więc będzie troszeczkę mniejsza pojemność i zobaczymy, czy to będzie lepiej jechać. Cóż, no kompresja będzie większa, jest to oczywiście cylinder nie nowy, tylko stary, leżał gdzieś u mnie, więc użyłem taki, jest troszeczkę tylko umyty. Głowica jest troszeczkę mniej, się do niej przykładałem, więc ją tak za bardzo nie myłem, to można byłoby karczerem tak przemyć, no, ale wymyłem wewnątrz, żeby nie było syfów. Zawory oczywiście też wyciągłem, poprzeczyszczałem zawory, podocierałem je. Chociaż też tak z grubsza tylko, też do tego się zbytnio nie przykładałem.
To jest tylko i wyłącznie do testu, więc więcej cóż tutaj dodać. Włączymy podgląd, żebym widział cokolwiek ja na tym. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale troszeczkę tutaj zaokrągliłem powierzchnię pod tą właśnie 70 pojemność. Zaokrągliłem ścięcie, to jest takie, tylko to wygląda jakby było zaokrąglone. Ale jest ścięcie pod 70. Założymy tutaj nową uszczelkę pod głowicę i mam nadzieję, że to będzie jakoś się odpychać przynajmniej. Żeby przetestować, czy w ogóle to cokolwiek da. Co do kanałów, kanał wydechowy oryginalnie jest większy. Mi się wydaje, że jakbym go jeszcze bardziej powiększył, to już nic nie da. Ze względu takiego, że przepustowość kanału tego jest ograniczona, więc z samego zaworu jest przepustowość ograniczona, a co dopiero kanału, nie? Mi się wydaje, że nawet nie opłaca się więcej tego powiększać. Co do kanału ssącego, tak samo został on wypolerowany troszeczkę, przeczyszczony i zastosowałem tutaj taki, jakby to powiedzieć, taki testowy porting, żeby sprawdzić, czy to w ogóle cokolwiek daje. Stosowane jest to w WRC, w samochodach. Potrafi to, no, po prostu bardziej większe zawirowania ogólnie są powietrza i lepiej się paliwo podobno miesza z powietrzem. I tyle. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście się troszeczkę lepiej mieszać, czy nie będzie się lepiej mieszać, czy spadnie moc, zyska. No, przetestujemy to, zobaczymy. Co do wałka rozrządu, też zastosujemy zawałek rozrządu inny ze zestawu Moretti. Jest po prostu tak jakby krzywka troszeczkę, tak jakby dłużej ogólnie zawór zostaje otwarty. Powinno więcej, lepiej napełniać i lepiej te spaliny uciekać z tego silnika. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cóż, zastosujemy ten wałek 18D, jakieś tutaj jest oznaczenie. Głowica, cylinder złożona. Wałek, ten co wam mówiłem, że się dłużej zawory otwierają, założony, łańcuszek jest troszeczkę wyciągnięty z tego co widzę. Ale do testu powinien wytrzymać. Cóż, ja idę jeszcze znaleźć jakąś uszczelkę do napinacza rozrządu, żeby łańcuszek napiąć i pokręcimy troszeczkę, zobaczymy czy się tam nie czasem jakiś zawór spotka z tłokiem. Więc musicie chwileczkę poczekać, aż to wszystko ponamierzam. Jak coś, nie traktujcie tego filmiku jako jakiś instruktażowy albo coś w tym stylu. Jest to tylko taki filmik, żeby sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać po takich przeróbkach. To i tak dopiero początek z czegoś grubszego, grubszych modyfikacji. Na razie testuję na tym silniku, mogę testować ile wlezie, bo to nie szkoda. No, więc dlatego takie różne możliwości testuję. Wiem, że na niektórych rozwiązaniach może być chujo, dziadowsko, ale cóż, lepiej przetestować niż czytać na forum różnych opinii, samemu sprawdzić. Dobra, ja lecę po uszczelki i widzimy się po krótkiej przerwie. Wszystko pozakręcane, góra zakręcona, napinacz łańcuszka rozrządu zakręcony. Trochę ten łańcuszek mnie tak denerwuje. Możemy przekręcić i zobaczyć, czy się nam tutaj tłok spotka z zaworami teraz. Kurwa, będzie ruletka teraz. Koło fortuny. Dobra, zawór widać. I się otwiera jeden i drugi. Wydechowy. Zobaczymy, jak to tu wygląda od góry. No po prostu ten zawór jest dłużej otwarty przez ten wałek. No tak. Jest dłużej otwarty maksymalnie. O, tak można powiedzieć. Na maksymalnym otwarciu jest dłużej. No i dobra. Z tego co widzę, no to się nic tutaj nie spotyka. Damy teraz na top. Jeszcze jeden obrót. Teraz mamy top. Luzy niby jest, ok. Cóż no, zakładamy górę, zakładamy obudowę.
uszczelka tutaj pod tego nowa i palimy, próbujemy palić to. Oczywiście się nie nagrało. Pewnie. Mianowicie, zaraz wam powiem. O kurde. Chyba zawory się doklepały. Jedziemy zobaczyć na razie, przejechać się w tamtą stronę. Ojej, na dziurach się tym nie da jechać. Dobra, to zrobiliśmy. Teraz będę jechał wolno, to będzie można powiedzieć. O kurde, ale wybija. Jasny pierdolę, amortyza. Oj, 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 oj. Kurde. Mianowicie wróciłem na ostry wałek rozrządu. Założyłem z powrotem ostry wałek. Ojej, ojej. Bo na tamtym niestety nie chciał zapalić, za mała kompresja była. A mianowicie, no to był mój trochę błąd. Bo na tamtej głowicy, tej co założyłem teraz, to głównie na niej się bawiłem. A propos tego portingu całego, bawiłem się na niej. Nie popatrzyłem sobie, że tam są uszkodzone. Uszkodzone są gniazda zaworowe. Tak były skorodowane. Pół godziny tak docierałem te zawory i zapierona się nie dało ich dotrzeć do tego stopnia, żeby jako tako to trzymało, nie? No i przez to niestety ciężko strasznie pali. Teraz jakoś dziwnie tak odpalił szybko, ale tak na ogół to ciężko pali, bo jest słaba kompresja. Jest mniejsza kompresja niż w tamtej 80. Zaraz zobaczycie, że jednak mimo tej słabej kompresji wcale taki słaby nie jest. Bo tamten zabrał, nie chciał przymielać koła, nie? Ani 50, ani 80. Nie nagrywałem wam z tej 80 za bardzo dużo filmiku, bo no bo nie było kiedy, no. A patrzcie na tego. Patrzcie na tego dziada. Tu zostanę sobie pod nóżkami. Widzicie? Skurczysyn rwie koło. Przyblokuje na hamulcu przed nim. Jest moc! Teraz nawet jest więcej niż jeszcze było wcześniej. Widzicie? Teraz koło miela. Odejście jest lepsze. Czuć, że szarpie. No i... Czyli na to wychodzi, że mniejsza jest niby pojemność. Plusem jest to, że jest tłok na wyższą kompresję, więc będzie troszeczkę to inne spalanie, nie? Ale powiem wam, że niby 70. Czułem, że sprzęgło tego nie utrzymało. Czyli jest potencjał. Coś ślizga. Powiem wam, że im więcej nim jeżdżę, czekaj, zgasimy i zobaczymy. Im więcej jadę tym skuterem, tym jest mocniejszy. Tak jakby zawory się doklepywały, zaraz zobaczymy. Spróbujemy jeszcze raz. A widzicie? Jak powolutku jadę z kopkiem. O. Jakby w ogóle kompresji nie było. No jest, wszystko jest wina właśnie tych gniazd zaworowych. No przepuszczają, bo słychać, że syczy w gaźnik i syczy w wydech, nie? I nie wiem, co by się tutaj działo, jakby w ogóle to miało, kurde, pełną moc. Czy mało kompresję nie pierdalało przez zawory. Powiem wam, że jest potencjał w tym rozwiązaniu, czyli ten cały porting, bo teoretycznie tam w głowicy za bardzo nic nie jest zrobione, tylko jest troszeczkę powiększony ten kanał sący i wydechowy i porting, ale względem tej wcześniejszej głowicy to i tak te kanały są mniejsze. Troszeczkę są mniejsze te kanały sący i wydechowy, a zarazem jest tylko zrobiony ten porting. Wydechowego nie ruszałem, nie robiłem na lustro, bo to tylko był ogólnie do testa wszystko, nie?
A co do sącego, no to widzieliście jak na filmiku, nie? Ten cały porting typu WRC style, nie? Tak, dla jaj to było robione nie za bardzo, żeby stuningować, tylko zobaczyć, czy to w ogóle coś daje. No i zauważyłem, że, no nie wiem, nie jestem jeszcze w 100% pewien ze względu tego, że tamten na 80 tłok był wklęsły, a tutaj przy tej 70 tłok jest wypukły. Teoretycznie może to robić różnicę tą taką dużą, dość sporą, bo jest dość spora różnica, wam powiem. Jak jeżdżę, no to jak czuję, no to jest różnica. Spróbujmy go odpalić, jak pali. A widzicie? Nie odpali za bardzo, bo nie ma praktycznie kompresji. Muszę trochę mocniej kopnąć. Muszę mocniej kopnąć i wtedy odpala. A 80 paliła na dotyk. Tak lekko kopnąłem kopkiem, tylko że tam głowica trzymała, nie? Zawory trzymały. A sprzęgło i wszystko jest to samo, nie? Za bardzo tak na koło nie wyrwę, bo siedzenie mam nieprzykręcone. Położyłem po prostu to siedzenie na tym. Ale możemy sprawdzić. Nie ma hamulca tylnego. Ale wam powiem, że jest o wiele większa reakcja na gaz. Po prostu tak jakby nie ślizga nic. Nie ma takiego laga przy tym cylindrze. Powiem wam, że tak lepiej jest kontrolować. Ciekawe, czy przymiela na asfalcie. Spróbujemy go utrzymać. Jak widzicie, pali na asfalcie. Zobaczymy, jak się rozpędza. To też pasuje wam pokazać. Zrobimy nawrotkę. Ale szarpie. Uwaga. No, ale słychać, że ślizga coś. Ja się rozpędzam. No, słyszycie? Taki pisk. Teraz już jest jakaś większa zabawa. Przypalimy kapcie. Zakurzymy coś. O kurde. Dobra, jedziemy, bo się chyba paliwo kończy. Czuję, że się chyba paliwo kończy, więc wracamy. Ale problemy są powyżej połowy gazu. I obstawiam, że to przez te zawory, że ucieka po prostu tak jakby... Kompresja ucieka przez te zawory. No i jest zła mieszanka, po prostu stosunek powietrza do paliwa. Tak go przygłabia. Dobra, widzimy się w domu. Zmiana planów, zapierdalamy skuterkiem ziomeczka. Dał się przejechać. Chińskie 2T. Chiński dwusu. Ten tor wie, 70. Thank you.
jak na Chińczyka, to powiem wam, że w porównaniu do mojego to zapierdala. No ale to dwusów, to nie ukrywajmy. Jest takie założenie, że cztery osób, żeby zapierdalał tak jak dwusów, oczywiście, który się wejdzie w rezo, to musi mieć prawie że dwukrotnie większą pojemność. Czy jak on tutaj ma 170 i żebym chciał tak samo, żeby tu zapierdalał mi, żeby tak samo jechał mój Chińczyk, musiałbym mieć tak ze 140 pojemności około, no 100, około stóweczkę, 100, 120 pojemności, 130, coś takiego. Cylek by musiał mieć, powiedzmy stóweczkę cylek by musiał mieć, żeby jechało to podobnie. Ale powiem, fajnie się odpycha, jak na Chińczyka. Plastik jest bardziej się długą, kurwa, rozpędzałem go dzisiaj.